Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Kolejny dzień Royal Tripa i Audi RS7 600 koni mocy. Piękny kolor! Siemano! Cześć Adi! A to jest właściciel, bardzo dobrze. Mimo że Audi, to dzisiaj bardzo fajne towarzystwo. Kluczyki są w środku. O kurde, dobrze, no to na grubości zaczynamy. Merry Christmas! Szybka zamianeczka, od razu takie rzeczy lubię takie rzeczy. Bardzo dziękuję. Szkoda czasu. Bardzo dziękuję. Jedziemy na przejażdżkę, dzisiaj pokażemy wam Audi RS7. Włączam te wszystkie procedury już. Włącz wszystko, tryb odrzutowy. Wszystko co jest. Trakcji nie potrzebuję. Na zielone! Nie ma! Kamieniami mnie obsypaliście, ale zmieniam taktykę teraz i nie robię lancha. Nie? Dawaj na trzeci sygnał! Zaskoczył mocno. No ładne to Porsche, ładne Porsche. Tam samochód waży co, z pół tony mniej pewnie. No coś takiego mi się daje, no. Jak już jesteśmy, to opowiedzmy troszeczkę o tej karerze. Co to za 4S-ka? 4S-ka z małym chipem, ta harta obniżona z dystansami zmienia zupełnie auto. Poważnie? Tu jest około tam 520-530 gdzieś. No kurde, no na hamownię trzeba pojechać w takim razie. To było autoprasowe tak, wcześniej. Tak. Autoprasowe mają to do siebie, że są chyba, tak mi się wydaje, maksymalnie skonfigurowane. Tu masz wszystko, nie? Tu brakuje, tak w zasadzie to nic. Mamy Burmeister, mamy wydechy, brakuje chyba tylko aktywnego PDC Plus z tym Body Control. Poza tym ma wszystko. I konfiguracja na 960 tysięcy złotych. Tak. No i cabrio, nie? To jest fajne, że to jest jednak auto takie na lato bardziej... Szczególnie teraz, w zimę, w grudniu. No w zimę to brali izolowane akurat, także mamy ciepło. A, to jest w porządku. Tak. No to dobrze, że cały sezon można jeździć. Gratuluję zakupu w takim razie. Dziękuję, że chciałeś pokazać ten samochód i co? Do następnego. Do następnego. Trzymaj się. Cześć. I miłego dzionka. Cześć. Partnerem grudniowej serii daily vlogów motoryzacyjnych jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który przygotował specjalnie dla was grudniową ofertę z okazji daily vlogów. Z kodem BUCHO30 możecie skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł. A co to oznacza? Że wnosząc zakład do 200 zł możecie albo wygrać, albo otrzymacie zwrot stawki od STS w przypadku niepowodzenia. Link oczywiście w opisie, promocja ważna jest przez cały grudzień i warto jak najszybciej skorzystać, no bo już niedługo bardzo fajne mecze, na przykład Real Madrid gra z Atletico. I pamiętajcie, że musicie być pełnoletni, żeby skorzystać z tej promocji, no ale to chyba wiecie. Wykorzystajcie, bo promocja wam ucieknie, a my lecimy dalej jeździć RS7. Jak to będzie wyglądać? High five, liczę na ciebie. Kamerą wszyscy myślą, że to policja. Dobra, wejdź, daj porządnie gazu, bo nic nie było widać. Zwalniają do tych, do 50 wszyscy. Dobra, jeszcze raz gazu. Raz, dwa, trzy. Hamulce są mocne. Mocne, nie? No, przyspieszenie ma. Patrząc na to nawet jak... Jedziemy na zimowych oponach. Jak mija tira. No ale zimowe opony, wiesz, to w zimę kwestia rozsądku, dobrego rozsądku. Ale lecisz powyżej jakiejś tam prędkości i jest całkiem dobrze wygłuszony. Możemy zmierzyć czas nawet od 0 do 100. To jest procedura? Tak, tak. Wow! Ja pierdzielę! Co ty gadasz? To jest taki czas? Tak, zmierzyło, no. 3,4? Tak, zmierzyło. Dobrze to zrobiłeś, bo nie bałeś się wciśnąć tego hamulca. Czasami się wciśnie za lekko hamulec i wtedy ten launch control tak nie pokazuje się napis. Ile w konfiguracji kosztował ten samochód? 840 tysięcy. 840? 606 podstawa plus 200 tysięcy w różnych dodatkach. Poważnie teraz mówisz? Naprawdę. No nie, no w sumie same hamulce to pewnie. Same hamulce. Znaczy Audi robi tak, żeby odblokować samochód na 305 km na godzinę, musisz kupić hamulce ceramiczne. I taki system RS Dynamic Plus z tyłu z tą skrętną ością, jeszcze dyferencjałem tylnym i to owce kosztuje 73 tysiące złotych. Co ty gadasz? Jeżeli nie masz ceramicznych hamulców i chcesz jechać trochę szybciej, to za 7 tysięcy złotych Audi odblokuje ci go tylko do 280 km na godzinę. I tak jakby bez utraty gwarancji nie zrobi ci więcej. Okej, okay, rozumiem. Też dziwne, bo kupując na przykład BMW M5 jedziesz od razu już te 300 km na godzinę, nieważne czy masz ceramiczne hamulce czy nie. Wjeżdżamy teraz
na autostradę z Konina do Poznania 50 zł za autostradę, to trochę przesada. No dobra, no to minęli bramki. I teraz można, teraz jedziemy bez kontroli trakcji, jedziemy tutaj. Spokojnie. Chociaż w sumie to jest Audi. To nie może być spokojnie. Słuchajcie, każde Audi, którym jeździłem do tej pory, coś w nim się działo. Coś w nim się działo nie fajnie. Pamiętacie sytuację sprzed roku? I to w podobnych rejonach, bo w Gorzowie Wielkopolskim walnęła mi opona. Dobrze, nic się nie stało, prawda? A jak ty wyszłeś z tym autem? Miałeś jakiś poślizg, czy tylko... Słuchaj, opona była wsparciała tam, 8 czy 9-letnia opona w takim aucie. Po opublikowaniu materiału zobaczyłem, że to przez oponę. No i od tej pory sprawdzam, kurde, w twoim nie sprawdziłem. Nie, no, a ty masz opony z tego nie, roku? Dwa muszę tygodnie temu wymienię. Nówki? Nówki. No to ci ufam w takim razie. To można lecieć. Dobrze, sprawdź. Słuchajcie, ale rok temu, słuchaj, na Royal Tripie RS6 sprawiła, że przestałem kochać ten samochód. Tak? Audi RS6. Wcześniej lubiłem bardzo. A możemy dać jeszcze bardziej mocniejszy tryb RS2. Teraz będziemy jechali, jakbyśmy jechali dosłownie taczką. Poważnie? Każdą jedną dziurę będziemy czuć, czujesz? Rzeczywiście. Ojej, co? Oczywiście. Czy wcześniej wybierał? Tak, teraz. A to też jest opcja, czy to w podstawie? Nie, to jest takie zawieszenie magnetyczne, dodatkowe, nie pneumatyczne, czyli bardziej takie na tor. Mamy dwa tryby, jedno właśnie, które wybiera, a jedno chyba, które w ogóle nic nie wybiera. Dzień dobry. Ile płacimy? 8 zł? Przepraszam. Można coś taniej? Nie. A ze zniżką studencką? Na dwóch to jest po 4. Ale... Dobra. No ale... A po trzy brzmi lepiej. Z panią po 3 byśmy się zrzucili, byłoby 9. Będzie dobrze? Nie. Czemu takie drogie te autostrady są, proszę pani? A będą droższe? Nie, po nowym roku, tak. Po nowym roku? To ja spierdzielam czym prędzej, dziękuję. Bez paragoników. Bardzo dziękuję. Spierdzielamy czym prędzej, póki 8 zł, bo zaraz skasują nas więcej. Dlaczego akurat Audi? Dlaczego RS7? Szczerze sam nie wiem. Na początku myślałem o zupełnie innym samochodzie. Porsche Carrera 4S dwuosobowym, zupełnie inne auto. Ale nie chcąc, tak naprawdę wszedłem do salonu Audi, zobaczyłem RS7 po raz pierwszy na żywo i powiedziałem, czy on jest sprzedany. Okazało się, że... Ten konkretnie, tak? Nie, właśnie był inny, w innym kolorze i on był już sprzedany i nie mogłem nic zrobić i znalazłem wtedy inny na stoku i to jest dokładnie ten egzemplarz. On ma bardzo duży grill, bez tej blachy bardzo ładnie go widać. I ciekawe też, że te radary z daleka zupełnie się nie rzucają w oczy, to znaczy w ogóle nie kują. Wzroku są w tym piano black, tak jak cały grill czarny, one też są czarne i w ogóle się nie rzucają w oczy. 22-calowe felgi, zobaczcie jak one są specyficznie zrobione. Takie cętki, jak na jakimś... Jedną musiałem kupić, nową w salonie. Co ty gadasz, uszkodziłeś? Tak, jedna była uszkodzona, zainteresowanych 6300 brutto, po rabatach. Po rabatach, za jedną felgę. Za jedną felgę. No to ja bym miał dwa komplety felg do Challengera za te pieniądze. 40 cm tarcza. Ja pierdziele, jakie gorące. Fajnie się ogrzać. Prawdziwe rury wydechowe, co się rzadko zdarza. Są na klapach, na przepustnicy. Teraz są otwarte. Fajnie sobie burczy. A mógłbyś dodać gazu? Pewnie. Pokażemy widzom, jak brzmi ten samochód. Zablokowany do 3500. Tak. Ref limiter, oczywiście, że tak. Ale mimo wszystko, posłuchajcie, jak to brzmi. Co o wnętrzu tutaj? Kamerę uważam za taką fajną ciekawostkę, że to bardzo ładnie wygląda i nawet detale bardzo cieszą, że zobacz, nawet jak mrugniemy światłami, to zobacz, na ekranie też będą mrugać nam światła. Co ty gadasz? Jak włączymy kierunkowskaz, też będzie nam dał kierunkowskaz. Wszystko, koła, wszystko będzie nam odzwierciedlać dokładnie rzeczywistość. Jak teraz koła w drugą stronę skręcimy, to będzie kit? Będzie pokazywało? Rzeczywiście. Taka ciekawostka, no. Można powiedzieć, że mamy w pojeździe, mamy monitor RS i on nam tylko pokazuje, czy nie przegrzaliśmy hamulców, czy skrzynia jest odpowiednio ciepła, czy nie jest za gorąca, czy mechanizm różnicowy sportowy też jest ciepły, czy zimny. O kurde! Nie ma trakcji to jeszcze, nie? No teraz nie ma. To też nie ma, RS2 nie ma trakcji. Ale jaki to jest szatanow! To było mocne. Gdybyś cofnął się o pół roku, nadal popełniłbyś ten sam zakup? Czy jednak myślałbyś, to auto nie zaskoczyło mnie tak dobrze, nie spełnia moich oczekiwań? Nie, chyba bym wybrał to samo jeszcze. To samo. Jakie są wady tego auta na ten moment? Masz jakieś? Czy tak. To jest auto idealne dla ciebie?
Nie, myślę, że na pewno nie idealne, takie największe. Uważam, że Audi popełniło troszkę błąd, że zrobiło to auto takim ciężkim samochodem. Okay. Bo z konkurencji z Mercedesem i z BMW naprawdę jest o 200 kg cięższy. Nie rozumiem, Audi zawsze słynęło z tego, że jest lżejsze. I czasami to czuć tym samochodem jednak, że gdzieś tam na jakichś zakrętach, że jednak to auto jest naprawdę powyżej 2 ton. Inny mały mankament, głośniki. Niby masz Bang & Olufsen w standardzie, tak naprawdę harczą, skrzypią. Nie rozumiem, że mogą tu włożyć takie głośniki. To chyba takie dwa najgorsze minusy. Ale na głośniki bardzo wielu właścicieli Audi narzeka. Narzeka. Rzeczywiście. Tak. To nie rozumiem tego, jak oni mogą włożyć takie głośniki. No, a tak poza tym mi się wydaje, że jest wszystko dobrze. Koniec. Adrian, bardzo ci dziękuję za całe towarzystwo, za to, że pokazałeś mi swój samochód. Jesteśmy w kontakcie, a wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie również, że z kodem BUCZO30 każdy depozyt do 1200 zł zostaje podwojony przez STS. Dzięki wielkie za oglądanie, subskrybujcie, żeby nie przegapić jutrzejszego filmu i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!